Thomas Morgenstern, były mistrz olimpijski i świata, dalej rywalizuje. Gdzie i jak, o tym opowiedział Rafałowi Patyrze. Thomas Morgenstern lubi przyjeżdżać do Polski, ale przywykliśmy do tego, że przyjeżdża tutaj raczej zimą niż w lecie. Lubi przyjeżdżać do Polski i coraz więcej polskich słów zna. Oto dowód. Cześć, Tomas. Cześć. No właśnie, świetnie sobie radzi. Tommy, Polish fans know you. Tommy, polscy fani znają cię doskonale, ale z zimowej aktywności, co ty robisz tutaj w Zielonej Górze w środku lata? Biorę udział w helikopterowych mistrzostwach świata. To zawody, których naprawdę nie mogłem się doczekać. Przygotowywałem się do nich przez 3 miesiące. To moja nowa pasja. Oczywiście to początki, więc startuję w klasie rookie dla początkujących właśnie. 3 konkurencje za nami, jestem zadowolony, wszystko leci w dobrą stronę. How are you getting on? Na co liczysz? Let's see. We have now our last event in... Zobaczymy. Za nami 3 konkurencje, przed nami ostatnia, za 2 czy 3 godziny. Tam powinno być dobrze. To będzie slalom i ja go bardzo lubię. Liczę zatem, że dobrze pójdzie, co zaowocuje znakomitym miejscem w klasyfikacji generalnej. No dobrze, a co ze skokami narciarskimi? Oglądasz letnią Grand Prix? Not this time. Not yet. I stay here. Nie, jestem tutaj. Oczywiście wiem, że chłopaki skaczą teraz w Courchevel. Jestem na bieżąco, czytam na Facebooku. Jestem też członkiem internetowej grupy zrzeszającej austriackich skoczków, więc na bieżąco mój telefon pokazuje mi nowe informacje ze skoczni. Ale szczerze mówiąc, bardziej koncentruję się na lataniu helikopterem. Letnie latanie na nartach zeszło na plan dalszy. Pewnie jak Mistrzostwa Świata skończą się, znów będę oglądał skoki. Muszę się w końcu przygotować do zimy. Oglądać możesz w TVP, wiesz o tym. Oczywiście. Bardzo dziękujemy Tomasowi and good luck in the sky. Dziękuję. Dziękuję bardzo.